Cześć, dzisiaj jesteśmy w Gołkowie. A za chwilę zobaczymy do Wielkiego Brata. Zapraszamy do oglądania. I rozpoczynamy tym oto ujęciem na dom Wielkiego Brata. No jak widać w oddali chłopaki już zaczęli zabawę bez nas. Ale będziemy musieli się przywitać. To my, nowi uczestnicy programu, Bartek i Michał. Chcieliśmy się przywitać. Zobaczymy, czy nas gorąco przywitają. Tak, uściskami, brawami, wielkim aplauzem, tłumów. Ale później musimy się spotkać z Wielkim Bratem w pokoju zwierzeń. Mam nadzieję, że uda nam się namierzyć ten pokój. Nie jestem do końca ekspertem, jeżeli chodzi o Big Brothera. Ja również, także. Więc będzie zabawa. Spokojnie. To jest ta kładka zapewne, na której sobie siadali na leżaczkach. Tak. Gadali i odpoczywali. Może obok tego powinna być gdzieś taka duża polana, ale nie widzę jej. Może w telewizji się wydawała duża. Ale fakt jest taki, że ścieżką, którą my podążamy, podążali również uczestnicy tego programu. Tak, teraz się przechadzamy, robimy spacerek wokół tak, więc stawiku. Poczuć się jak celebryci. Jest dzisiaj ślisko. Ślisko i zimno. Ale już niebawem przyjdzie wiosna i będzie przyjemniej ciepło. Bo wtedy się roztopi i tutaj będzie fantastyczny staw. Ale nie wiem, czy można w nim pływać, ja bym przynajmniej nie ryzykował tego. Raczej nie sprawia takiego wrażenia, że można. Moim zdaniem na tej kładce chyba brakuje poręczy. To na pewno. No mimo tego, że jest odwiedzany przez miejscowych dosyć często raczej. To na pewno. No już też tutaj to co cenniejsze rozszabrowali. A widzisz, patrz, tutaj z lewej najprawdopodobniej było wejście z tego co kojarzę. Tutaj, główna tak, brama, tak? Jakieś główne brama, bądź główne drzwi. I tutaj chyba ludzie wtedy wchodzili i tędy, wychodzili tak? I kierowali się tędy. Tak, dokładnie. Ale budynek chyba już został zburzony, a w jego miejsce widzę powstało ogrodzenie. Tutaj mamy jakieś oczka wodne dwa i basen na zewnątrz. Tutaj oczywiście można było zejść. O, słynne drzewo trochę już zarasta. Kiedyś było ładnie przycięte. No i tak, tutaj mniej więcej mieli leżaczki, pufy,
stoliki. Gdzieś chyba w tej oddali? To jest ta polanka, o której mówiłeś. Taka polanka powinna być do zabaw, no ale... No to to jest ta na pewno. Zaraz ta to z nami. Niestety drzwi przesuwne, które tutaj są... Są zniszczone. Zaklinowały się. Tutaj mieli pufy, kanapy. Ja dobrze pamiętam. Przecież powinien być telewizor. Nie pamiętam, czy na tej ścianie, albo na tamtej ścianie. Ja bym tutaj dał i tu kanapę. Coś ale było przykręcone ewidentnie, tylko... Nie powiem ci co. Niewiele zostało chyba z oryginału. Wszystko co było wartościowe zostało doszczętnie doszabrowane. No ale... Jedynie płyty zostały. Które są wyjątkowo śliskie. No. Tutaj... Szczerze ci powiem, już taka ala altanka. Tego stołu nie pamiętam. Widza. Mi się kojarzy z ping-pongiem. Ja bym tu w ping-ponga grał. Ja bym tu zrobił grilla. Podłoga jest wykończona fantastycznymi marmurowymi kaflami. Jednak... No nie wiadomo, czy to marmur, raczej nie, jakiś beton jednak, albo jakiś... Są wyjątkowo śliskie. I co, pomieszczenie z basenem? Tak. Użytkownicy wili wielkiego brata mogli się kąpać. Tutaj mamy... Tutaj był cały osprzęt do basenu, filtry i tak dalej. Tędy można sobie wejść na dach. Ale mi się wydaje, że chyba brakuje kafety. To na pewno. Zdecydowanie. Ale patrz, mamy jeszcze ciekawi. Te wielkie dysze z tym wielkim zamorem. Pokaż. O kurczę. Coś nie działa. Zamknięty na amen. A był nie w tą stronę. Zapiekło się. I to trudno. Dziś basenu nie napełnimy wodą. Co tu mamy? Jakieś techniczne. Na pewno. Albo kto wie. Nie wiem, ubity płytami gipsowymi. Wyjście jakieś łazienka. Tu jest ten nasz... Po kąpieli. Basenie. Rzeczywiście, może. Tak. Na pewno, prysznic. Tutaj miałeś ładne lustro przesuwne. Czyli... Ktoś zbił się na zadnie szczęść. Najprawdopodobniej był bar. Z niezłym aneksem. Mhm. Tak wyglądają tajniki telewizji, plastikowe rurki i betonowy stół. Sklejka. Jakość taka sobie. Co to wiesz, bo nie było na sztukę, a pokaż tutaj jak ładnie wszystkie kable. Co to było? Nie wiem. To nie. Ale tu wszystkie kable, wszystko poszło do używania. Nic nie zostało. Rozszabrować wszystko! Tam, tutaj mamy widok na główne podwórko z głównej ulicy wjazd. Tam są garaże. Raczej bardziej techniczne sprawy, niż tam chyba nie... Zaraz tam mi się wydaje, że też była kanapa z telewizorem, a telewizor chyba był na tej ścianie. Mówisz? Możliwe. Też akceptuję. Ale tędy bardzo często przemieszczali się. Zobaczmy to. Mieszkańcy Big Brothera. Dobra, to. Sądzisz, że przydzielał nas do wspólnego pokoju? Może, nie wiem. Techniczne jakieś. Wentylacja. To mogło być centralne jakieś. Możliwe ogrzewanie jakieś, no. Dlatego tyle rurek jest wprowadzony. Ciepła zimna, ciepła zimna. Gazowy jakiś może tam był, nie? No na pewno, w te czasy. Tu masz tam piątek prowadzony. Ładny pokoik. Czy to był pokój zwierzę? Nie mam pojęcia. Tutaj jakieś szafki, mi się wydaje. Może. Trzeba bardzo uważać na sople, które znajdujemy na podłodze. Wyrastają z ziemi.
Taka ciekawostka. Mi się wydaje, że tutaj chyba były szafki dla mieszkańców domu albo pracowników, patrząc. O, jesteśmy od drugiej strony tego wejścia na dach. Ciągle na te sople nadeptuję. Tam przejdziemy później. Tu mamy smutnego placka. A ten jest zły, rozgniewany placek. Zły placek, a ten taki... Zszokowany. Świecisz mu po oczach, dlatego. Ty, rozpiska jeszcze jakaś. Na pewno nie graficiarze. No na pewno. No chodźmy tu. Dobrze. Tu była tapeta w kratkę. Tu coś zmieniali. Ale kamień w skranie. O! To jest tron godny króla. No tak. Powiem ci szczerze, nie pamiętam, żeby kiedyś pokazywał ujęcie na ten garaż. Nie dlatego, że trzymali tutaj różne materiały do wykańczenia na zobacz. Może tutaj na bieżąco mieli warsztat. Szuflada. Ja bym powiedział, że to była jakaś półka. Tu chyba wynosili po programie, co mogli. To, co już się nie opłacało, to zostawili. A później reszta, no to już wandale. Jak ślisko. Żebym nie powtórzył mojej wywrotki. Jesteś już w przeciwczącym roku. No w przepompowni bolało. Do dzisiaj mnie kolano boli. Dobra, tu mamy zaplecze. Tu mamy jeszcze oryginalne śmieci z Big Brothera. Fragment kanapy, patrząc po siedzisku, więc na tym będziesz spał ty, a tu mi się wydaje, że będzie rama z jakiegoś łóżka, czyli to były ewidentnie rzeczy, które mogą wystąpić w programie. No widzę. To jest to pomieszczenie. Pomieszczenie techniczne basenu. Wygląda na wysoce skomplikowaną rzecz. Filtry i inne tego typu sprawy. Albo podgrzewacze do jakichś. No już zniszczone. To wszystko podgrzewanie też. Jakiś system chlorowania. Posiadak dzisiaj towarzyszy nam jakiś kotek. O, zobacz, tutaj fragment uchował się oryginalnego obicia. Cały domek był obity drewnianymi deskami dookoła, ale niestety desek już nie ma. Jest kolejny pianka uszczelniająca. To jest chyba kable do zraszania kwiatków, podlewania. Możliwe. Bo to jest lusta rurka w środku. To co? Parter mamy. Co jeszcze nam na parterze zostało? Brakuje jednego fragmentu. Nie odwiedziliśmy wszystkiego. Towarzyszy nam jakiś dron. Teraz druga strona. Tam brakuje nam kuchni.
No to tu mamy kuchnię. Tak. Tu była kuchnia. Tak. Zdecydowanie. Tu była jadalnia. Tutaj jest stół. Tutaj była wyspa na 100%. Tu gdzie ten tren wystaje, a na tej ścianie był chyba ten. Lodówki z kuchenkami. Jakaś mega wielka nie jest. Co mamy dalej tutaj? Tu byliśmy. W tym pomieszczeniu byliśmy? Nie wiem. Może tu chyba nie. Wielkiego rana? Czy to jest pokój zwierzę? Nadal chyba nie. Chyba nie dojdzie się do spotkania naszego wielkiego brata. Czy tu jest pokój wielkiego brata? Dzień dobry. To jest chyba normalny pokój. A właśnie wydaje mi się, jak dobrze pamiętam, w programie były pokoje, w których uczestnicy, jak wygrywali w konkursach, mogli spać sami. To może ten na górze. Bo zobacz, to było. Tutaj były doprowadzone schody. I tam byli użytkownicy. Tam mi się coś wydaje. Ale nawet mieli prywatną łazienkę, więc wydaje mi się, że to był ich specjalny pokój. Tu byliśmy, obok tego pomieszczenia. Mamy drzwi przesuwne na dach. Tak, a tu jest drugie takie pomieszczenie, bliźniacze jak tamto. Tylko, że z tego też już dach odpada. Czyli drugi pokój. Ale patrz, możesz się poczuć jak uczestnik wielkiego brata. Dzień dobry. Może zasuńmy, żeby się nie sypało. Panie Bartku, jest pan proszony do pokoju zwierzeń. Niestety z elementów wyposażenia została tylko ta paleta. No i trochę wilgocią zachodzi. I zielonym mechem. Chemchu. Ale widzę, że beton jednak powstrzymuje zumiarzy od wyrywania kabli. Solidna konstrukcja, to wytrzyma 100 lat. Jeszcze mechanizm spłuczki został nawet. Nie znasz to? Taki... granit? Nie, to jakiś... facet? Nie wiem, jak to się nazywa. Jest kolejne wyjście z Brera. Myślę, że to był hol jakiś, czy...? Nie, mi się wydaje, że po tej tapecie może być pokój zwierzeń. Po nagraniu obejrzę Big Brothera. Tak, i zobaczę. Począwszy od tego najstarszego pierwszego. A bo tu był... Nie, zgłupiałem. Jest ciemna tapeta. O! Sądzisz, że wielki brat spuszczał uczestników do kanału? Siedział na kiblu cały czas i nie wychodził stąd. Ja bym powiedział, że to jest jego pokój. Panie Michale, musisz opuścić dom wielkiego brata. O! No, ta toaleta to jest taka premium, taki Rolls Royce. Toalet. Lędźwia. Z przesuwnymi środowymi drzwiami. Reszta została wywyszona. Dobra, no to parter mamy cały. Tak, została góra. No i jeszcze na zewnątrz musimy przejść mostkiem i dookoła są wyrutkę zrobić jeziorka. Co o tym sądzisz? Koniecznie. Chcę się poczuć tak gwiazda telewizji. Jak mieszkańcy domu wielkiego brata. Ale mam nadzieję, że oni nie mieli tu tak brudno. A ja wiem. Zależy jak w parku. Oni sobie chyba sami musieli sprzątać. Ale ściany na magii były szare. Nie no, podłoga jest fantastyczna. Podoba mi się tylko, że bardzo śliska dzisiaj zimą. Mi się wydaje, że to były normalne pokoje mieszkalne. Możliwe. Łóżko. A, bo tu mieli jak na koloniach. No to rzeczywiście możliwe. Balkonik.
kamery. Ale ten odpływ to im chyba nie działa, powiem ci. Co, chyba się zapchał. Patrząc po tym, ile tu jest śniegu. Taki mieli widoczek. Tutaj jeszcze możesz z góry pokazać, to były takie dwa oczka wodne. I basen, tylko nie pamiętam, czy w tym basenie mogli się kąpać, czy nie. W tym pewnie tak. Chociaż nie wygląda na taki. Zawsze pływały tam jakieś kaczki i dziwne rzeczy. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak jak patrzę teraz z góry, z ptaka, to ta polana faktycznie może wyglądać tak jak w domu Big Brothera. Na pewno to, bo tam dalej już nic nie ma. Dokładnie, magia. Już jest widok na domy, także to, tego już nie chcieli pokazywać pewnie. No i łazieneczka taka. Nie mała nawet. Tu było kilkanaście osób, nie pamiętam dokładnie ile. Ale pamiętam chyba, że co tydzień jeden opuszczą. Ale te płyty chyba nie są zbyt wiele warte, skoro zostały. Albo nikomu się nie chce ich odbierać po prostu. No i drugi pokój. Drugi pokój tak samo z łazienką. Tego przejścia raczej nie było. No zdecydowanie. Wielkim lustrem. Tylko ci mieli tak samo wyjście na dach. Ale trochę fatalnie. Może przejdziemy sobie tam zaraz i zejdziemy tamtędy. Czekaj, tylko zobaczmy to ostatnie pomieszczenie. Jakieś techniczne. Tak. A tu jeszcze jakieś bardziej techniczne. Tam tylko kawałek płyty na końcu jest. No jak popatrzysz, tutaj wszystkie śrubówki zacieplają cały pion i do tego wszystkie kable. Podsłuchy, nie podsłuchy, kamery. No. Wideo rejestratory. A ja nie wiem, czy my ten zejdziemy na czubki. Zejdziemy. Chyba można było. Tu uwaga. Nie no, to nie mogli chodzić mieszkańcy, co ty? To było zdobne, to chyba jest z kamienia odsypane, czy coś takiego. A, może. Patrz, tam masz bramę, przez którą kończyliśmy wejście. Tak, tak, to już mieliśmy okazję z placu tam ją zobaczyć. To idziemy teraz na mostek Molo. Zobaczymy, co kryje zaplecze. Dzisiejszej niedzieli Michał niestety wstał lewą nogą. Znowu muszę jutro iść do roboty. Dlaczego? Dlaczego życie jest takie okrutne? Michał, powiedz, co się stało wczoraj, że dzisiaj jesteś taki nie w sosie? Panie, szkoda gadać. Nie chcę, żeby się z tobą gadać w górę i bez tobą. Powiedziałem do depresantów, bierzemy się do roboty. No, taki mega wielki ten dom nie był, muszę przyznać. Wydawało mi się w programie, że był trochę większy. No, ale po co im było więcej? Poczułeś się jak jeden z wszystkich? Powiem ci, że nie. Ale nawet trochę. Ty miałeś okazję. Potuciłem więcej. Zdecydowanie może się kojarzyć.
tutaj mieszkańcy bardzo często przychodzili, siadali sobie na krzesełkach, rozmawiali o swoich chytrych planach wobec innych uczestników. Tak sobie mogłem siedzieć, tylko nie mam dzisiaj krzesełka. A ten Bartek to go denerwuje, ja go dzisiaj nominuję. Niech on opuści w końcu do wielkiego brata, ja go nienawidzę. Zobaczmy, co było dalej. Już jacyś kolejni goście przyjechali. Będziemy musieli się z nimi za chwilę zapoznać. Tutaj widzę, że ogniska jakieś sobie urządzali. W tym miejscu zapewne. Tak, to było miejsce relaksu, jak dobrze pamiętam. Tu normalnie mogli siedzieć na tym. Tu już się kończy ogrodzenia, a tu mamy jakiś korytarz. Kojarzy mi się z jakimś niemieckim schronem. Ojej! A ja bym powiedział, że wchodzimy do piramidy, tylko takiej... O! Niestety zamieszkało już jest... O! No tutaj ktoś jest fanem kaloszy. Ja sądzę, że tutaj może jakaś obsługa obiektu. Co tutaj jest? Poczekaj. Naturalne podłoża kamienne, czyli tutaj powiedziałbym, że ludzie odpowiedzialni za ogród mieli swój schowek. Pewnie tak. Nawet baterie z pana serwisa. Dużo różnych filtrów, końcówek. A tu już się przewijali jacyś ludzie, także nie wiadomo, co jest pozostałością po programie. Raczej fragment lancy od Kelsiera to nie był potrzebny. Na pewno szło, doprowadzili tędy prąd, także nie mieli ciemno. Budujesz taki schron przeciwatomowy, 3 metry. Ale ja byłem pierwszy. Przyjechało mi po twarzy. Pnącze. No i stawik. Przejdźmy go sobie dookoła. Co tutaj mieliśmy? Nie wiem, co tu mogło być, jakaś... Też jakieś zbiorniki wodne, myślisz? Ja nie wiem, czy oni tutaj nie hodowali jakichś zwierząt? Zwierząt? Jakieś te kury, kaszki. To o programu agroturystyce, czy o relacjach międzyludzkich? Relacjach chyba... Jak wygryźć drugiego kolegę, z którym ten... mieszkasz? Wydaje mi się, że oni tutaj mieli różnego rodzaju te zadania. I te zadania musieli, wiesz, wypełniać w odpowiedni sposób. Więc sądzę, że jakieś ten... wilki, zające, czy inne chomiki na pewno mieli. No tu już mamy widok na domy, także tego nie pokazywano z kamery. Ujęcia robiono raczej tak, żeby było widać tylko dom. Spróbujemy sobie takie ujęcie odwzorować. Ale muszę powiedzieć, że jeżeli staw był sztucznie otworzony, to wpakowali dużo roboty, żeby to wykopać i nadać. Na pewno, tu jeszcze jakaś zabudowa, nie wiadomo z czym. Jakieś graty. Ja powiem, poddaję się, nie wiem. Jeśli wiecie, to napiszcie. Albo tu był kurnik. A może, rzeczywiście, jak mówisz, że hodowali zwierzęta? Tam mieli, no to pewnie kury mieli, a tu był kurnik rzeczywiście. To bardziej jakaś zagroda. No zagroda dla kur. A może świnie hodowali, krowy, no, kozy? To bez przesady. Chlewik mieli, kurnik mieli, wiesz. Widok bardzo ładny. Ale muszę powiedzieć, jakbym patrzył na to, to telewizja kłamie strasznie. No to prawda. Wszystko jest tak kamerowane, żeby sztucznie pięknie wyglądało. Tu jest tak powycinane. Tu mi się wydaje, że był pomost. Możliwe. I stąd na pewno robili jakieś wjęcia. Dlatego interesuje mnie... Niestety mamy obiektyw szerokokątny, ale... Może tu zrobimy ujęcie zakończające. I idziemy dalej. Zrobimy sobie pełne kółeczko. No tył ogrodzone. Tak, żeby nie było gapiów zbędnych.
My już sobie robimy pełne kółeczko za chwilkę. Idziemy zapoznać się z nowymi uczestnikami programu i będziemy żyć tu dalej. W końcu może dotrzymy do pokoju zwierząt. Musimy. Myślałem im imię pokoju naszego drona. Oni wysłali nam, my wyślemy im. Tak jest. Tym ujęciem kończymy nasze dzisiejsze nagranie. Ładne. Niestety zostaliśmy nominowani do opuszczenia domu Wielkiego Brata. Dziękujemy wam za oglądanie. Zachęcamy do komentowania, lajkowania, a także śledzenia naszego kanału, jak to kiedyś było. Do zobaczenia. To cześć.